Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i dzisiaj odpowiem Ci na pytanie, a w zasadzie opiszę przypadek, gdzie pokażę, jak diametralnie zmienia się nastawienie lekarzy z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, jak zostałeś złapany za alkohol, ale jest to recydywa, czyli pierwszy raz poszedłeś, wszystko poszło bezproblemowo, za parę miesięcy Cię znowu łapią, a tutaj nagle wszystko jakby się przysięgło przeciwko Tobie, wszystko idzie pod górkę. I co robić w takiej sytuacji? Witam, Panie Doktorze, kontakt do Pana mam ze strony internetowej. Wypowiada się Pan tam interesująco w kwestiach zatrzymania prawa jazdy za prowadzenie po użyciu lub pod wpływem alkoholu. Opisuję mój problem, dotyczy mojej partnerki. Zostało jej dwukrotnie zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie w stanie po użyciu. Pierwszy raz temat przebiegł, można powiedzieć, dość bezproblemowo. Moja uwaga, z reguły za pierwszym razem masz kredyt zaufania i jest to troszeczkę też uwaga dla wszystkich, którzy są zdziwieni, że ja tutaj mówię jakieś tam cuda na kiju, a pierwszym razem po prostu w WOMP-ie jakoś przeszedł. Natomiast co się dzieje za drugim razem? I niestety w kwietniu ubiegłego roku zostało zatrzymane prawo jazdy po raz drugi, 8 miesięcy po pierwszym zdarzeniu, stan również po użyciu 0,14 i 0,1 w drugim badaniu, czyli jakby to powiedzieć, przypuszczam, że ta internautka, a w zasadzie partnerka tego gentlemana była wczorajsza. Z racji lokalizacji mamy WOMP Sosnowiec. Pierwsze badanie było w styczniu 2015. Wcześniej nie było terminu i niestety nie dostaliśmy pozytywnego orzeczenia. Nie wiem nawet precyzyjnie dlaczego, podobno był podwyższony poziom GGTP 46. Tego samego dnia zrobiliśmy niezależne badania, poziom był w normie. Aby było jasne, poziomy GGTP już nie mają takiego znaczenia. Znaczenie ma udokumentowana abstynencja, a żeby było śmieszniej, udokumentowana roczna abstynencja. Na tej podstawie złożyliśmy odwołanie zresztą też do Sosnowca, także wszystko zostaje w Sosnowcu. Wszystkie badania były w normie, ale psycholog napisał: picie szkodliwe, ryzykowne, zalecona konsultacja w poradni leczenia uzależnień i wyznaczono termin kolejnego badania na początek lipca 2015. Zgłosiliśmy się do takiej poradni, gdzie lekarz-psycholog stwierdził: nie ma podstaw do stwierdzenia takiego picia, na pewno nie przejdzie Pani kolejnych badań. Jeśli przyniesie Pani zaświadczenie, że była Pani na takiej konsultacji, to nie uzyska Pani tego prawa jazdy jeszcze długo. Moje pytanie brzmi, co robić, bo to trochę wygląda na Matrix, jeżeli zgodnie z zaleceniem będziemy uczęszczać do poradni, to dostaniemy etykietę alkoholika. Jeśli nie, to i tak nie przejdziemy badań. Nie będę ugrywał, że z racji życia zawodowego prawo jazdy jest nam niezbędne, żona już straciła pracę przez jego brak, nie może podjąć efektywnie kolejnej. Nie wspominam już o utracie uprawnień, bo całość trwa ponad rok. I cóż tu mogę powiedzieć? Tylko to, że ten psycholog czy lekarz nie jest tu konkretnie opisany z tejże niby drugiej poradni, z poradni leczenia uzależnień, nie za bardzo zna przepisy, prawda? Nie za bardzo zna przepisy i tam daje jakieś dziwne porady, no, straszy odebraniem prawa jazdy, brakiem odzyskania prawa jazdy, natomiast wiodące tutaj jest zalecenie lekarza lub psychologa z Sosnowca, prawda? Nie wiem kto tutaj, bo to tak precyzyjnie internauta nie napisał, prawda? Natomiast jeżeli w Sosnowcu chcą udokumentowany roczny okres abstynencji od jakiegoś lekarza lub terapeuty lub kogoś innego, to to jest, że tak powiem, sprawa wiodąca. Czy ta etykieta alkoholika będzie czy nie będzie, to jest sprawą drugorzędną. No, mam tu podejrzenie takie, że no, jak się drugi raz nieszczęście zdarza, to coś jest na rzeczy, prawda? Czyli pierwszy raz badania przeszły cacy, natomiast drugim razem jest to już uważane przez lekarzy no, za jakiś problem alkoholowy. No i takie tutaj jeszcze ostatnie stwierdzenie
mojego internauty, a więc w takim przypadku człowiek odgórnie zostaje uznany za alkoholika, musi się wykazać roczną abstynencją, to będzie trzecie badanie, gdyby od razu ktoś mi powiedział, mielibyśmy pół roku za sobą. Dodam tylko, że badania wątrobowe mamy wzorcowe. Te badania wątrobowe, już mówię, nie mają aż takiego znaczenia, jak miały do roku 2014, do połowy roku 2014 i tak przypuszczam, że ta pani została, że tak powiem, zbadana na starych przepisach i wtedy wystarczyło rzeczywiście mieć te GGTP w normie, wątrobowe w normie, troszeczkę się pokajać, ale przede wszystkim mówię, sprawę zmienia recydywa. Przez to, że to jest drugi raz, z automatu już dostajesz tą etykietę, że tak powiem, ryzykownie pijącego, etykietę, no nie powiem, że alkoholika, bo tego, no i teraz musisz się wytłumaczyć, że jednak nie pijesz. A żeby to się wytłumaczyć z tego, niestety musisz pójść do tej poradni, musisz pochodzić rok i jeszcze uzyskać od lekarza lub terapeuty właściwą opinię o utrzymywaniu przez rok abstynencji, no i o kontynuowaniu tego leczenia. Czy to się komuś podoba, czy nie, innej drogi prawa jazdy odzyskania nie ma, prawda? Także na tym kończę. Przypominam jeszcze raz, nie radzę, że tak powiem, robić recydywy. No niestety, kończy się to w takim przypadku utratą pracy, utratą różnych dziwnych, utratą prawa jazdy, no praktycznie wykluczeniem ze społeczeństwa, no i tak jest jak jest. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalisty medycyny transportu. Skomentuj ten przypadek i oczywiście zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy i do zobaczenia w kolejnym filmiku.